Widzimy się? Tak. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie na konferencji pani senator przewodniczącej Marii Koc, pana senatora Wojciecha Piechy i wicemarszałka Senatu Marka Pęka. Proszę Państwa, o godzinie 11 w Senacie rozpocznie się konferencja inwestycje w sieci przesyłowe jako element transformacji energetycznej Polski. To jest kolejna konferencja merytoryczna, fachowa z dziedziny gospodarki, organizowana przez panią przewodniczącą Marię Koc. Na tych konferencjach dotykamy takich najważniejszych tematów, najważniejszych problemów z dziedziny rozwoju Polski, gospodarczego, energetycznego. No i właśnie kwestia tych sieci przesyłowych bardzo mocno wpisuje się w temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, w temat transformacji energetycznej Polski. To jest wielki, skomplikowany, bardzo złożony proces, proces, który cały czas się dokonuje, trwa. Chcemy w Senacie po raz kolejny też odkłamać pewną narrację większości senackiej, która no, zazwyczaj w Senacie wszystko krytykuje, wszystko potępia. W obszarze transformacji energetycznej za rządów Prawa i Sprawiedliwości dokonało się bardzo wiele, zarówno jeśli chodzi właśnie o to uniezależnienie energetyczne od Rosji, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł energii, jeśli chodzi o spełnienie tych bardzo ambitnych, bardzo wymagających celów energetycznych stawianych przez Unię Europejską, kwestia miksu energetycznego. O tym wszystkim będziemy dzisiaj w Senacie mówić. Będą obecni eksperci, fachowcy, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Więc zapowiada się bardzo ciekawa, merytoryczna dyskusja, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Szanowni Państwo, ja dołączam do tych zaproszeń, do tego, co powiedział pan marszałek Marek Pęk. Zapraszamy bardzo serdecznie na naszą konferencję. Ona zacznie się o godzinie 11:00, będzie transmitowana w internecie, także poprzez stronę Senatu będzie można po prostu połączyć się z salą, na której ta konferencja będzie się odbywała i uczestniczyć online w tej konferencji. Dołączył do nas prezes Polskiej Grupy Energetycznej, pan prezes Wojciech Dąbrowski, który jest jednym ze współorganizatorów tej konferencji, a będziemy rozmawiać o sprawach kluczowych dla naszego bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także o kluczowych sprawach dla naszej zielonej transformacji energetycznej naszego kraju. Otóż, Szanowni Państwo, no podstawą bezpieczeństwa energetycznego, podstawą zachowania ciągłości dostaw energii do odbiorców są oczywiście zmodernizowane, dobrze i nowocześnie zarządzane sieci przesyłowe i sieci dystrybucyjne. I to jest oczywiście też podstawa, fundament transformacji energetycznej kraju, bo do tych sieci przecież trzeba podłączyć instalacje, odnawialne źródła energii. W ostatnim czasie mamy bardzo dużo nowych prosumentów, czyli producentów energii prosumenckiej, którzy też muszą być w tę sieć włączeni. Tutaj pojawiają się pewne trudności, ale właśnie szybka modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych pozwoli na pokonanie tych trudności. O tym wszystkim będziemy dzisiaj na konferencji rozmawiać, a w konferencji udział wezmą przedstawiciele największych operatorów systemów dystrybucyjnych, takich właśnie jak PSE, czy Tauron, Energa, czy Enea, czy PG Dystrybucja, więc z pierwszej ręki dowiemy się, jakie inwestycje w ostatnich latach w tym zakresie były prowadzone, jakie prowadzone są obecnie i jakie są plany na przyszłość. Bo rzeczywiście, tak jak powiedział pan marszałek Marek Pęk, w Senacie bardzo często poruszana jest ta sprawa i zarzuca się rządzącym, że te inwestycje w ostatnich latach zostały wręcz zaniechane, czy też prowadzone są w bardzo małym zakresie, co nie jest prawdą. W ostatnim dostępnym raporcie za rok 2021 PTPIRE, czyli Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, jest informacja
że w roku 2021 w Polsce przeprowadzono inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne na kwotę 7 200 milionów złotych, a rok rocznie w ostatnich latach na ten cel wydaje się średnio około 6 miliardów złotych. To jest, przyznacie Państwo, bardzo duża kwota. To pozwala na przeprowadzenie inwestycji w bardzo dużym zakresie, chociaż oczywiście potrzeby są tutaj ogromne. Ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać po to, aby odkłamać tę narrację, jaka często w Senacie się pojawia, i pokazać, że te zarzuty, które są stawiane, są po prostu nieprawdziwe. W tym momencie poproszę o zabranie głosu współorganizatora naszej konferencji, prezesa PG, pana Wojciecha Dąbrowskiego. Panie prezesie. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Szanowni państwo, polska energetyka i polska elektroenergetyka jest w głębokim procesie zaawansowanej modernizacji. Jak państwo wiecie, dzisiaj przeznaczone są ogromne nakłady finansowe na modernizację naszych źródeł wytwarzania, na dekarbonizację, na rozwój odnawialnych źródeł energii, na budowę offshore'u, na budowę fotowoltaiki, na budowę pomp ciepła. Mamy do czynienia z wielkim rozwojem energetyki prosumenckiej, o którym wspominała pani marszałek. I często zapominamy w tej codziennej debacie o... Mówimy dużo o źródłach wytwarzania, o modernizacjach, ale zapominamy o tym, że tę energię trzeba przesłać do klienta. I właśnie dystrybucja jest takim krwiobiegiem energetyki. Dzięki dystrybucji wszyscy możemy odbierać energię elektryczną w naszych domach, w naszych przedsiębiorstwach, w naszych gospodarstwach. I często zapominamy o pracy wielu tysięcy ludzi, którzy codziennie pełnią służbę po to, aby właśnie państwo w swoich domach, w przysłowiowych gniazdkach elektrycznych mieli prąd. Także chciałem tutaj pokłonić się wszystkim pracownikom, wszystkich grup energetycznych, którzy na co dzień pracują nad bezpieczeństwem energetycznym, nad niezawodnością sieci. Nie zapominajmy o nich, bo często nie zapominamy, przypominamy sobie o nich wtedy, kiedy mamy do czynienia z klęskami żywiołowymi bądź zerwaniami sieci w wyniku właśnie zaburzeń atmosferycznych. A to właśnie ci ludzie, tysiące ludzi codziennie czuwają nad tym, abyśmy mieli energię elektryczną. Drodzy państwo, przed polską dystrybucją są ogromne wyzwania. Pani marszałek powiedziała przed chwilą, ile rocznie grupy przeznaczają na inwestycje w dystrybucję. To jest około 8 miliardów złotych. Rok rocznie tyle grupy przeznaczają, ale plany inwestycyjne są bardzo ambitne. I do 2030 roku wszystkie grupy energetyczne mają zamiar przeznaczyć na inwestycje prawie 130 miliardów złotych. Więc to jest ogromna kwota, która ma spowodować, że dystrybucja energii będzie niezawodna. Bo pamiętajmy o tym, że niezawodna dystrybucja to bezpieczna Polska, to bezpieczna polska energetyka. I tylko dzięki temu, że będziemy mieli własną dystrybucji niezawodną, będziemy pewni, że będziemy mieli energię elektryczną. Przed nami oczywiście wiele projektów rozwojowych, które doprowadzą nas do tego stanu, jakiego dzisiaj oczekują klienci. Pamiętajmy o tym, że klienci są dzisiaj bardzo wymagający. My jesteśmy oczywiście firmami usługowymi, więc świadczymy usługi dla klientów, dostarczamy im produkt, którego od nas oczekują, czyli energię elektryczną. I dzisiaj tych projektów jest przed nami bardzo wiele. To przede wszystkim budowa całego systemu inteligentnych liczników. Dzisiaj wszystkie grupy mają to w swoich strategiach, w swoich programach inwestycyjnych, czyli w najbliższych latach wymiana wszystkich liczników ze starych na takie nowoczesne liczniki inteligentne, które będą optymalizowały pracę i potrzeby przede wszystkim naszych klientów, dzięki którym to klienci będą pobierali energię wtedy, kiedy jej potrzebują i tyle, ile jej potrzebują. Dzięki temu będą mogli zaoszczędzić na dystrybucji, a także będą mogli zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej. Ale oczywiście to wielkie inwestycje, to wielkie wyzwania, które są przed nami. Drugą kwestią jest zbudowanie nowoczesnej łączności w dystrybucji na paśmie LTE 450. To jest akurat projekt, który prowadzi Polska Grupa Energetyczna, ale z taką możliwością, aby tę łączność umożliwiać także dla innych grup energetycznych. Dzisiaj już prowadzimy z nimi rozmowy. To też wielkie wyzwanie. Zupełnie niezależna sieć łączności polskiej dystrybucji, niezależna, wyłączona, wydzielona spośród innych sieci, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne, zapewni szybką bardzo reakcję na usuwanie awarii. To wreszcie inwestycje w kablowanie sieci. Właśnie po to, aby wtedy, kiedy mamy do czynienia z negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi, kiedy sieci są zrywane przez wichury bądź śniegi, bądź drzewa, sieci kablujemy po to, aby właśnie
była dostępność energii elektrycznej, żeby warunki atmosferyczne nie wpływały na jakość przesyłania energii, także na możliwość odbioru energii. To także bezpieczeństwo w tym zagrożeniu, jakie dzisiaj mamy ze strony wschodniej, czyli ze strony Rosji, która dzisiaj dokonuje agresji na Ukrainę, to bo skablowane sieci, czyli zakopane do ziemi, nie będą narażone na ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia. Także projektów, Szanowni Państwo, jest wiele. Ten program jest bardzo ambitny. Kwestia też cyberbezpieczeństwa. Nie zapominajmy o tym, że dzisiaj wszystkie grupy energetyczne pracują nad ulepszeniem systemów cyberbezpieczeństwa, tak żeby systemy mogły pracować bezpiecznie, żeby właśnie niemożliwe było się włamanie do sieci. My dzisiaj obserwujemy wiele, właściwie to nawet dziesiątków tysięcy ataków dziennie na nasze sieci we wszystkich grupach energetycznych. To oczywiście jest głównie kierunek wschodni, ale także jest Chin. Więc tutaj też ogromne pole do wyzwania przed nami, aby tak rozwijać ochronę cyberbezpieczeństwa, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy dostarczyli energię elektryczną do każdego zakątka Polski. Także, Szanowni Państwo, tych wyzwań przed polską dystrybucją jest wiele. Ponosimy ogromne koszty na inwestycje. Wiemy, jak ważna jest dystrybucja, wiemy, jak ważna jest jakość usług, które świadczymy. Także podkreślam z pełną odpowiedzialnością, że niezawodna dystrybucja to bezpieczna Polska. Bardzo dziękuję Panie Prezesie i Pan Senator Wojciech Piech. Ja tylko dwa słowa, bo prezes już powiedział wszystko na temat konferencji, która się będzie odbywała. W Polsce wytworzono w 2021 roku 174 terawatogodziny energii elektrycznej, z tego już 30 terawatogodzin energii z OZE. Czyli ta OZE już zaczyna odgrywać, ta energia OZE zaczyna odgrywać już dużą rolę. To jest 16% w tym torcie wytwarzania. 70% nadal wytwarzają elektrownie na węgiel kamienny i na węgiel brunatny. To też trzeba docenić, że te stabilne źródła energii pozwalają nam utrzymać ten przesył prądu w każdej chwili i w każdym momencie na każdą odległość. Ta konferencja ma pokazać, że jesteśmy prorozwojowi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie się starał także zmienić ustawę o OZE, o elektrowniach wiatrowych, czyli ta zasada 10H będzie zliberalizowana, ale tak, ażeby nie powodowało to napięć społecznych. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie ta ustawa będzie podpisana przez prezydenta i będziemy mogli w dalszym ciągu rozwijać tą dziedzinę energetyki. W 2026 roku będziemy podłączali się już też do farm wiatrowych na morzu. Będzie to zdecydowana inna jakość, bo tam stabilność pozyskiwania tej energii jest zdecydowanie wyższa, bo tam te wiatry wieją stabilniej i będzie można ten system elektroenergetyczny inaczej troszeczkę przemodelować. Ja dziękuję. Szanowni Państwo, jak widzicie Państwo już z tej wstępnej zapowiedzi, przebogata tematyka, bardzo ciekawa, wiele wyzwań, wiele również osiągnięć, wiele bardzo ambitnych planów. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo. Tak jak wspomniałem, sieć dystrybucyjna jest krwioobiegiem polskiej elektroenergetyki. To dzięki sieci dystrybucyjnej możemy przesłać energię elektryczną do polskich mieszkań i polskich przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, mówiłem, że 2030 roku wszystkie grupy energetyczne mają zamiar przeznaczyć na to 130 miliardów złotych, więc to są ogromne kwoty. My rokrocznie jako wszystkie grupy przeznaczamy około 8 miliardów, ale mamy zamiar przyspieszyć. Liczymy także oczywiście na środki zewnętrzne, na środki unijne, bo dzisiaj oczywiście Unia Europejska oczekuje od nas modernizacji źródeł wytwarzania, a także modernizacji sieci dystrybucyjnych. To liczymy na to, że koledzy z Unii Europejskiej wesprą nas także w tym i przeznaczą odpowiednie środki, tak żebyśmy mogli swoją dystrybucję dostosować do potrzeb naszych klientów, bo pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest klient. My jesteśmy firmami usługowymi. Naszym celem jest zwiększenie usługi jak najwyższej jakości w akceptowalnej cenie dla naszego klienta. Dziękuję bardzo. To już ostatnie pytanie. Jak długo trwa proces przyłączania do sieci i co
Przypomnę Państwu, że ustawa Prawo energetyczne dopuszcza termin przyłączenia nowego klienta w ciągu 18 miesięcy. To oczywiście okres niewyobrażalnie długi. My robimy wszystko, aby ten okres był znacznie krótszy. Realizujemy z naszą przyłączenia w tej chwili w terminie krótszym niż 6 miesięcy. To jest nasza średnia. Oczywiście walczymy, aby ten okres był jeszcze krótszy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy na konferencję. Dziękuję.